Podstawą takiego działania retorycznego jest to, co dzisiaj jest mantrą marketingu: poznać swoje audytorium, jego wartości, jego język i dopiero wtedy zacznij do niego mówić. Umiejętność połączenia się z mówcą, znaczy ze swoim odbiorcą w jednej perspektywie, tak żebyśmy tak samo patrzyli na pewne rzeczy. Tak, jeżeli spotka się tam dwóch hip-hopowców, no to oni zaczynają machać rękami w ten sam sposób i już jest pewna więź. I ta więź jest dla właśnie Kenta Barka taką podstawą do tego, żeby można było perswadować. Jeżeli chodzi o to, co mówił tutaj Piotr, o społeczeństwie informacyjnym, bo informatyczne to tu siedzi, tak? Nie, tutaj siedzi społeczeństwo. Aha, rozumiem. No więc to jest właśnie to, że społeczeństwo po pierwsze nie ma jakiejś więzi z informacją specjalnie i żeby było informacyjne, to musiałoby wiedzieć, o co mu chodzi z tym byciem informacyjnym. Więc jeżeli w ogóle do tego pojęcia nie ma żadnego stosunku, to ciężko mu się zidentyfikować z tym, czy to społeczeństwo informacyjne powinno być takie, czy takie. To czyli mówimy na przykład, no nie wiem, jakieś zwierzę, powiedzmy, azor, tak? Taki pies. Mówimy, o, jaki piękny azorek, tak? No to lubimy go. Lubimy pięknego azorka. Ale mówimy, o, jaki świetny pies, prawda? No to jeszcze go lubimy, ale już mniej, bo on jest dalej. Tak? Jeżeli mówimy, jakie wspaniałe zwierzę domowe, tak? No to ono jest jeszcze dalej takie coraz mniej wyraźne. Tak? Trochę kota przypomina trochę psa, trochę kozę. Problem z w ogóle dyskusją w dzisiejszym społeczeństwie, które jest społeczeństwem zróżnicowanej wiedzy, społeczeństwo ma tę samą wartość, na przykład, nie wiem, 1 złoty, 2 złote, a reszta to już jest wielka niewiadoma. Otóż społeczeństwo słyszy coś o strunowcach i kompletnie nie wie, o co chodzi, bo nie ma do tego stosunku. Też są jakieś strunowcy, oni wiedzą, że są jacyś tam informatycy, oni coś tam robią na klawiaturach, ale co tam się dalej z tym dzieje, tak? O co chodzi to? Mamy wybory przez internet, czy chodzi o usprawnienie procesu wyborczego, czy o wyrafinowaną inżynierię polityczną. Nie wiadomo, co to jest inżynieria, co to jest wyrafinowane i w ogóle o co chodzi z tym internetem, bo wiadomo, że internet służy do tego, żeby ściągać coś z niego. Najczęściej ściąga się to, co już jest, co już ktoś komuś coś ściągnął. Mówię o oczywiście gołych osobach. Tak? W takiej retoryce od razu uruchamia się mnóstwo schematów i uruchamiają się wartości słów, które dla różnych osób znaczą co innego, bo retoryka generalnie zasadza się na tym, że każda grupa ma pewne inne wartości, które przypisuje słowo. Jeżeli na przykład pan byłby dzieckiem, tak, to dla pana liść, tak, byłby zabawką, prawda? Byłby zabawką, pan by wziął, jaki ładny liść. Ale od razu mama pana, tak, czyli pan byłby zmieniony mamą, by trzasnął pana w rękę i powiedział, zostaw to, pies mógł nasikać albo coś tam, tak? Czyli ten sam liść, a zupełnie inna wartość. Jeśli pan byłby gąsienicą, tak, no to oczywiście dla pana liść jest pożywieniem, tak? Jeżeli pani byłaby kierowcą rajdowym, to zwyczajnym kierowcą, no to dla pani to jest niebezpieczeństwo. Jeśli pan byłby typowym dozorcą, to dla pana jest to śmieć, tak? Jeżeli pan byłby artystą, który właśnie myśli w tym pedagogii Rodena, to no to dla pana to byłaby jakaś inspiracja, tak? Dla lekarza coś, co może być prefabrykatem do lekarstwa, tak? Dla kucharza, no właśnie. Dla kucharza tak zwana gra wstępna do posiłku. Więc zobaczmy, liść, prawda? Liść ma jakiś desygnat, ale ludzie nie rozmawiają o desygnatach, tylko reagują na to, czy coś ma wartość, czy nie. Ta dyskusja, która się toczy, a już przeszedłem na coś innego, ale zaraz wrócę do retoryki, tak? Więc ta dyskusja, która... Tak się obawiam. Tak, która się toczy, jest właśnie kompletnie pozbawiona tego myślenia retorycznego, bo retor, to do czego dąży do jak największego uwspólnienia. Czyli żeby dla wszystkich liść, tak jak tutaj widzimy, znaczył to samo.
Tak? I to jest moment, i żebyśmy my czuli jakąś wspólną wartość, tak? Żebyśmy mieli jeszcze więź ze sobą i z tym tematem. I to jest dopiero punkt wyjścia do tego, żeby można było mówić o jakiejś debacie publicznej. Taka retoryka nie odbywa się już na Agorze, gdzie jest równy dostęp wszystkich obywateli, tylko odbywa się w mediach, gdzie jest, jak wiadomo, dostęp tylko niektórych, tak? Tych, którzy mówią, nie wiem, bardziej atrakcyjnie albo mają tak zwane stanowisko. No i wtedy, jaka jest ta retoryka medialna? Z jednej strony mamy to dążenie do atrakcyjności, tak? A z drugiej dążenie do rzetelności, które jakoś jest tak mało atrakcyjne, więc przegrywa. I wybiera się dwa poglądy, tak? Skrajne, tak? I te dwa poglądy skrajne reprezentują nam wszystkie poglądy w ogóle. Te dyskusje, tak, będą musiały pozostać w dużej mierze środowiskowe, jeżeli się nie uda znaleźć albo właściwej analogii, albo właściwej metafory, która pozwoli znaleźć jakiś wspólny mianownik do wyobrażeń. O czym my w ogóle mówimy? Komputery podobno działają według zasad logiki. Czyli tam tak, że jest 0-1 i coś tam się dzieje. Natomiast ludzie rzadziej, bo retoryka bardzo różni się od logiki. Czym? No, tym, że w logice prawda jest dwuwartościowa, tak? W retoryce nie ma prawdy najczęściej. Są jakieś opinie, które są podzielane przez pewne grupy ludzi. Tak? Ludzie się na to zgadzają i jest jakieś prawdopodobieństwo, ale nie ma tej prawdy. Język w logice jest bardzo sformalizowany, tak? Można coś logicznie komuś wytłumaczyć, a w retoryce jest tak, że wszystko zależy od odbiorcy. Tak? Czyli ktoś może powiedzieć, może masz rację, ale nie przekonałeś mnie. Tak? W logice mamy jakieś taksjomaty. Tak? U nas mamy toposy, znaczy u nas w retoryce, tak? Czyli wśród ludzi. Tak, są toposy. I te toposy, tak, to są takie schematy myślenia albo coś, z czym się wszyscy zgadzamy. Tak? To są te miejsca wspólne naszego myślenia. I teraz, jeżeli te miejsca wspólne są bardzo odległe od tego, co chcemy wytłumaczyć, no to jest duży problem, ponieważ człowiek będzie myślał w taki sposób, do jakiego się przyzwyczaił. No i mamy wartości. Tak, jakieś, które są w retoryce, wszystkie są prawdziwe, tylko chodzi o to, żeby je ustrukturyzować, co jest zupełnie innego niż, co jest zupełnie inaczej niż w logice. I bardzo istotne jest w retoryce, kto mówi i do kogo. Tak? Jakim językiem, to jest oczywiste, że język musi być dostosowany. W retoryce kategoria nadawcy, czyli kto mówi, i kategoria odbiorcy, czyli kto słucha, są podstawowe. Tak? I dlatego Ken Bark mówił o tej identyfikacji, że to leży w jądrze działania retorycznego, tak, żeby pomiędzy tymi dwoma była identyfikacja, żeby był pewien wspólny obszar doświadczeń i wspólny obszar języka, którym możemy mówić. Bo jeżeli ja powiem na przykład rodacy, no to co wtedy? To wtedy poruszam w państwu taką część tożsamości, która jest częścią narodową. Bo rodak to wiadomo, że ma pewne powinności. Tak? W potrzebie, jakbym do pana się zwrócił, to tak, tak, to pan by postawił, prawda? Nasza tożsamość jest taka poszatkowana i w zależności od tego, jak ten, kto mówi, będzie narzucał tożsamość, tak? No to ten, do kogo się mówi, będzie, jeżeli będzie identyfikacja, będzie tak reagował. W retoryce ten nadawca i odbiorca jest istotny. Nie może być taka sytuacja, że ten, kto mówi, bo oni mnie nie rozumieją. Tak?